Atyn Sareti powiedział mi, że redorański szlachcic Aretan Mandas postradał zmysły i domaga się myta od podróżnych. Ukrył się w jaskini Milk przy drodze do Margan, kawałek na północ od skrzyżowania szlaków. Muszę znaleźć sposób, by go wyleczyć, a jeśli się to nie uda, zabić. Sareti radzi porozmawiać z ojcem Aretana, Lerarem Mandas w Ebonheart. O! Droga do Margan jest dosyć długa, dlatego ja sobie sprawdziłem, tak w miarę dokładnie, gdzie ta jaskinia Milk w ogóle jest, żeby nam nie zeszło zbyt dużo czasu na szukaniu jej. No mam nadzieję, że na nią trafię, po tym jak zobaczyłem, gdzie ona się dokładnie znajduje. Udamy się dzisiaj też na pewno do Ebonheart, porozmawiamy z ojcem Aretana, Lerarem Mandas. Jeszcze mi napisaliście w komentarzach, że mogę bardzo łatwo pchnąć sprawę do przodu w związku z tymi popielnymi posążkami. Wiecie, ja tak badam to teraz na własną rękę. W poprzednim odcinku badałem to na własną rękę. Udało się dojść do czegoś takiego jak wiadomość Galtisa Guvrona, czyli tego osobnika tam w oberży pod Szczurem i Garnkiem, który sprzedawał popielne posążki. O, i tutaj widać, że zlecenie jakby rozmieszczenia tych posążków w Altrun dał mu niejaki Hanarej. I pisaliście mi, że ten Hanarej mieszka tutaj w Altrun. Można bardzo łatwo znaleźć jego domek na mapce niby. No to poszukamy go, zobaczymy, co jest z tym Hanarej. W ogóle nie mam pierścionków chyba założonych. Pierścień Denstagmera to trzeba założyć oraz pierścień Marary to też musi być. Dobra. Zaczniemy sobie od poszukania tego całego Hanarej. Zobaczymy, co on ma do powiedzenia w związku z sprawą tych posążków. Czy ta sprawa już się zakończy teraz, czy... Aha, i jeszcze ktoś mi tam pisał, że mógłbym też z tą wiadomością udać się do... Mógłbym się też w związku z tą wiadomością udać do świątyni tutaj. Do tego całego kapłana, który też nam pomagał w sprawie związanej z tymi posążkami. Ale dobra, zobaczymy tutaj na mapce, czy faktycznie ten Hanarej ma tutaj gdzieś swoją chatkę. Takie domostwa typowe były gdzieś tutaj chyba. Chlerwu, no to nie. Hanarej. Gildan, Taurion, Chleran, Oreti, Sandara, Zvarion. Tu jest Szynk i Zbarajców. Nie wiem, tu chyba nie ma nigdzie więcej domostw. Kowal Krawcowa. O! Hanarej Asutlanipal. No jest Hanarej. No zajrzyjmy tam. No to pewnie ten będzie. Nie sądzę, żeby tych Hanarej było tutaj kilku, co? Zobaczymy tego Hanarej. Tutaj niby mieszka. Kto to jest, to co to chodzi z tymi posążkami? Zaraz się dowiemy pewnie. Żeby w domu był. Jak go nie będzie w domu, to przeszukamy dokładnie ten dom. O, tu ktoś jest. Hanarej. No jest, a to ona jest. Facetka. Dunmerka. No zagadamy z nią. Czego chcesz? A nie lubi mnie. Coś może już wie o tej sprawie z posążkami, że tutaj próbuje węszyć, co? Popielny posążek. A co ona za szkolenie ma? Nie prowadzę interesów z takimi jak ty. O, ty. Popielny posążek. Co? Nie. Skąd ty? Cholera. Dobra, chyba mnie zaatakuje. Mieczol mamy, ale co ona mi tu może... O, oła, zrobić. Nie ma zbroi, to szybko pójdzie. No, nie dało się tej sprawy chyba załatwić po dobroci, podejrzewam, ale może ma coś przy sobie znowu ciekawego. Jakaś wiadomość, coś? Nie, posążek jest na pewno popielny. No, czyli potwierdzenie, że ona tutaj maczała w tym wszystkim palce. A, czy to jakaś wskazówka tutaj może być odnośnie tej sprawy? Naczynia, jakieś misy, gliniane garnce, zielone szkło. Musimy to dokładnie przeszukać. Może coś tu jeszcze znajdziemy. Jakaś wiadomość, coś w tym stylu. Urna. No tutaj to raczej w takich urnach, workach to są zazwyczaj losowane różnego rodzaju minerały, zioła. No wiecie jak to bywa, nie? Ale zejdziemy sobie tutaj na dół. Może tutaj coś ukrywa. O, poziom zamka 50, zabezpieczony pułapką. Tam coś może ciekawego być, ale zaraz, pomalutku. Jeszcze przeszukamy tutaj wszystko na wszelki wypadek. Może coś tu ukryła w związku z tą sprawą. O, kasa. W związku z tą sprawą. Solnego ryżu ma dużo.
Jajak fama. Nie no, w takich koszach to raczej. Skrzynia. 3 sztuki złotych monet. To też nie. Tu sobie sypia. Tu się świeczka pali, to nieważne. Niet. Tutaj na poduszkach pewnie przyjmuje gości, sobie siedzą i medytują. Znaczy siedzieli i medytowali, jak jeszcze żyła. No to nie, no to zobaczymy, co jest za tymi zabezpieczonymi pułapką drzwiami. Ciekawe. Rozbrojone, otwarte. Pyk. Taka czerwona poświata. Ła, a tu chyba taka większa wersja tego popielnego posążka, co? Ale tego nie można podnieść. Skrzynia. Ło, panie. Tutaj jeszcze spory zapas miała tych posążków. No ale dobra, ale co w związku z tym? Myślicie, że coś tu schowała jeszcze konkretnego? Jedna złota moneta bierzemy. Doskonałe przywrócenie siły to sobie wezmę na wszelki wypadek. Będziemy już chyba drugie takie mieli, tak jest. 11 sztuk złotych monet, tutaj nic. 6 sztuk złotych monet i miksturka doskonałego przywrócenia zwinności. Zwinności to ja nie chcę, siły woli by się w końcu przydała. Żebyśmy sobie przywrócili, ale nic tu więcej nie ma. Duże zawiniątko spaczonego mięsa. No to jakby taki pomniejszy punkt kultu chyba, nie wiem. Ona się tutaj może modliła do tych posążków albo coś. Co to w ogóle za symbol jest, nie wiem. Może coś związane z wampirami, co? Bo tutaj są takie motywy z tymi, z wampirami w Morrowindzie. Nie wiem, co to za symbol. Tak go postaram się mniej więcej zapamiętać. Jeżeli kiedyś zobaczymy gdzieś taki sztandar, to znaczy, że to może coś powiązanego być. Różnego takiego, znaczy... Różne takie właśnie sztandary są, no nie? W Morrowindzie, zwłaszcza jak się po Vivek chodzi, no to pełno tego widać. Tylko, że tam to one sygnalizują... Na przykład poszczególne dzielnice, no nie? Akrobatyka nam wzrosła do 54. No chyba póki co nic z tą sprawą nie zrobimy. Unieszkodliwiliśmy ją. Moglibyśmy zajść w sumie teraz do tego kolesia. Do tego kapłana, który przesiaduje w świątyni. Może on nam coś teraz powie. Mamy i tę kartkę z wiadomością. Mamy nowe informacje odnośnie tego, że znaleźliśmy tę całą Hanarai. Unieszkodliwiliśmy ją. Ciekawe, co on na to, czy on nam coś pomoże teraz. Może coś zasugeruje. On tam był, no nie? Jak on się nazywał? Loros Sarano. A no faktycznie. Dobra. Udało ci się dowiedzieć, skąd wziął się popielny posążek? Warwura? No, tak jakby. O, dobrze, dobrze. Śmierć Hanarai Asutlanipal oznacza, że źródło popielnych posążków Waltrun wyschło. Podziwiam cię za to osiągnięcie. Nadal jednak musimy czuwać, aby nikomu nie udało się przemycić do Altrun tych diabelskich statuetek. No dobra, no to już wy sobie pilnujcie. No ja tutaj nie będę pilnował. No to tak jakby sprawa została zamknięta. Przynajmniej z punktu widzenia Lorosa Sarano. No ale jakbyśmy coś jeszcze... skojarzyli w związku z tą sprawą, na przykład ten sztandar może. Nie wiem, jakiś pewnie konkretny punkt kultu trzeba by znaleźć w związku z tymi posążkami, to może by się jeszcze coś ruszyło do przodu. No dobra, zostawmy to na razie może. Zostawmy to może na razie i zajmijmy się sprawą tego całego Aretana Mandasa, który postradał zmysły i domaga się myta od podróżnych, tak? Który przesiaduje w jaskini Milk, ale Aten Sareti radzi, abyśmy porozmawiali z jego ojcem. Może ten ojciec doradzi nam, w jaki sposób można by go wyleczyć z tego szaleństwa. Musimy udać się do Ebonheart. Do Ebonheart, czyli tutaj. Dobra, czyli standardowo musimy skorzystać z usług Gildii Magów, udać się do Vivek i tam skorzystamy z kolei... O właśnie, skorzystamy z interwencji bóstw, to przeniesiemy się do ołtarza kultu Tamriel i tam sobie od razu przywrócę tę siłę woli, bo tak chodzę z tą obniżoną siłą woli już przez dłuższy czas, no nie? To żebym pamiętał, żeby sobie tam to przywrócić. O, będzie super, ten dostanę w przejściu, posuń się.
Tam mi Janzi chyba pisał, jak mogę przesuwać ich, jakby mnie naprawdę tak ostro przyblokowali. Taką komendą chyba dostępną dla twórców gry, wiecie, jak tam sobie testowali. Ale nie pamiętam, co to za komenda była. No jakbym, ale jakbym miał takie problemy, to sobie sprawdzę wtedy. Vivek. Na pewno Vivek i na pewno zaraz skorzystamy sobie z interwencji bóstw. Przywrócimy sobie tę siłę woli w końcu. Interwencja bóstw. Jest. No, dawaj. O, i teraz, zaraz. Jesteśmy w Ebonheart. Cesarskie kaplice. No, w kaplicy powinien być ołtarz kultu Tamriel. Kiedyś na pewno dołączymy do tego kultu Tamriel. Będziemy dla nich zadania robić. Też fajnie pewnie będzie. Ołtarz kultu Tamriel. Czy chcesz złożyć w ofierze 25 septimów i otrzymać błogosławieństwo? Owszem. Przywrócenie współczynników. O, tanizna, goblizna, współczynniki są już w porządku tutaj. Nic na czerwono na zapisane nie jest. No dobra, i teraz tak. Ja nie wiem, gdzie ten koleś jest tutaj. Hanaraj? Nie Hanaraj. Leran... Lerarem, tak? Nie, Lerar. Lerar to będzie. Lerar Mandas, tak się powinien nazywać. Gdzieś tu jest w Ebonheart. No nie wiem, on raczej powiązany z kultem Tamriel to nie będzie, no ale tutaj sobie przejrzę te postacie na szybko. Nie, to nie to. Dobra, spokojnie. Co my tutaj mamy blisko jeszcze? Ła, tutaj morze, ocean. Morze czy ocean? Ocean już w sumie. Dobra, tutaj na pewno było wejście do komnat Wielkiej Rady. No i tu jest sporo tych postaci. Może zapytam kogoś tutaj, może będzie o coś o nim wiedział. No to nie jest on. Za bardzo mnie nie lubi. Nie wiem czemu. Reteran on jakiś był, tak? Nic tu o nim nie ma. Na pewno Reteran? Nie, Lerar Mandas. Mandas. Się mylą już te wszystkie postacie, ale też nie ma nic o żadnym Mandasie. O, Lerar Mandas. No patrzcie, jaki fuks. No to on jest. W ebonowej zbroi tutaj sobie siedzi. Znaczy nie w ebonowej, tylko w dwemerowej. No gdzie w ebonowej? W dwemerowej zbroi, taka typowo krasnoludzka. No dobra, no to on jest. Witaj, Procyon. Jestem Lerar Mandas, a to jest Ebonheart. No to już wiemy. Jeśli jesteś tu po raz pierwszy... Niet. Zapewne chcesz zapytać o usługi oferowane podróżnym. Niet. Sądzę też, że może ci się przydać dobra rada. Też nie bardzo. My jesteśmy w sprawie twojego syna, Aretana Mandasa, który ponoć postradał zmysły i sprawia problemy. Tak, podobno mój syn oszalał. Obawiam się, że jego szaleństwo zaczęło się, kiedy jego córka, Delina Mandas, została porwana. Jego córka, czyli wnuczka Lerara Mandasa, została porwana. No dobra, coś więcej? Jest przetrzymywana w Telfyr. Nie chcę stracić kolejnego wnuka na rzecz Telwanii. Proszę, przyprowadź ją do mnie. W Telfyr siedzi. Byliśmy kiedyś w Telfyr. Nie wiem, czy pamiętacie, w podziemiach Telfyr tam był chyba ten ostatni żyjący krasnolud. Mamy to zaznaczone na mapie nawet, zobaczymy, co nam jeszcze powie o tym. Telfyr to wieża, w której mieszka Divide Fyr. Można się tam dostać jedynie płynąc na południowy zachód z Sadrit Bora. Zaznaczę to miejsce na twojej mapie, ale my mamy już zaznaczone, także... Lepiej, żeby nam tutaj nie mazał po tej naszej mapie. Tutaj jest Telfyr. Na południowy zachód od Sadrit Mora, tutaj szliśmy kiedyś i przechodziliśmy też tędy kilka razy, na przykład jak szukaliśmy tutaj obozu Erabe Nimsun. No dobra. No dobra, skoro tak, no to musimy dostać się do Sadrit Mora, no niestety. Albo istety. Musimy... No jajku, do Vivek, ta? Do Vivek, czyli interwencja Almsivi. I wzmożona czujność, żeby nas strażnicy świątyni nie dorwali. Kurde. Tutaj stoją, ale to są ci tacy, wiecie, którzy po prostu pilnują tego obiektu, a nie... Oj, już coś krzyczą. Kurde, już mnie jakiś dojrzał. Dobra, szybko. Tutaj był statek gdzieś, nie? Przewoźnik. Jest przewoźnik.
Musimy dostać się do dzielnicy przybyszów, aczkolwiek on bezpośrednio do dzielnicy przybyszów, z tego co pamiętam, się nie udawał. Ale może nas zabrać, na przykład strefa Chlalu była blisko. O! I ten przewoźnik ze strefy Chlalu na pewno nas już zabierze szybciutko do dzielnicy przybyszów. Tak jest. I tutaj sobie szybko załączymy lewitację, żeby nas nie dorwał. Żeby nas nie dorwał żaden strażnik świątynny. Wzniosę się na samą górę. Wzlecimy sobie na plac. Zobaczcie, jak to ładnie idzie. Tylko czy to tutaj było, ten plac? Nie, to nie tutaj chyba. Tam dalej gdzieś. Tylko zaraz, od tej strony to chyba będzie Gildia Wojowników. Ale to nic, już sobie z tym poradzimy jakoś. Może wyjmę mieczyk, żeby tarcza była. Bo tutaj zaraz... O właśnie, już mnie atakuje. Spokojnie, spokojnie. Zaraz. Tutaj są ci... Tam jest Gildia Wojownik... Nie, tu jest Gildia Magów, dobra. Ja tak zygzakiem idę, żeby mnie nie trafił tym czarem. No bo nie chcę mi się z nim walczyć. Żeby chociaż miał pewność, że później nie przyjdzie kolejny strażnik, ale już wiemy, że przychodzą potem inni strażnicy na miejsce tych zabitych. Po dłuższym czasie, co prawda, no ale... Nie będziemy zadzielać z nimi. Dobra. A, coś mi rzucił. Kurde, zwinność mi obniżył. Ach. Mam nadzieję, że znajdziemy szybko jakoś przywrócenie zwinności, albo będziemy przechodzić koło ołtarza kultu Tamriel, no bo zwinność to się jednak przydaje. Na przykład podczas walki z tymi strażnikami. Co ja tutaj miałem zrobić? Aha, musimy się udać do punktu teleportacji i teleportować się szybko do Sadrit Mora. Podróż Sadrit Mora, do Mrosobaka, dobra? No, na razie dzisiaj wszystko idzie bez większych problemów. Pchnęliśmy do przodu akcję z tym, z tymi popielnymi posążkami. Całkiem nieźle to wyszło. Powstrzymaliśmy rozprzestrzenianie, że tak powiem, się tych posążków w Altrun. Nie powinny już sprawiać problemów. Nie powinny już nikogo tam opętać. Jejku, znowu ten koleś się tu przybliżył. Także sprawę załatwiliśmy, przynajmniej tymczasowo. Zobaczymy, czy jeszcze się uda coś w związku z tym zadaniem z posążkami kiedyś zrobić. Na pewno będę czujny. No i pchnęliśmy na pewno akcję do przodu teraz w związku z tym, jak to go nazywał Aten Sareti, oszalałym lordem. No, dokładnie on się nazywa Aretan Mandos, tak? Dobra, już nie będę korzystał z tych butów oślepiającej szybkości. Mamy sporego speeda już. Może się troszeczkę uleczę, jak tutaj idę. O, jest okej. I idziemy ogólnie... Chociaż nie, no źle idę. Mógłbym od razu przecież. I tak będziemy musieli z buta iść. Ja sobie szedłem tak w kierunku łazika. Nie wiadomo po co. Idziemy od razu po wodzie. Tylko zaraz się tu mam podkrywane wszystko ładnie. Tak, bo tędy szliśmy. Mogłem od razu w sumie zeskoczyć tutaj z tego muru. Też nie pomyślałem. Tak jak to kiedyś robiliśmy. Ale okej. Chodzenie po wodzie sobie załączę na pewno. Cyk. I teraz tak. Budki oślepiającej szybkości, co by to szybciej poszło. I musimy udać się... Musimy udać się do tego całego Telfyr. Tam jest niby przytrzymywana córka tego... Aretana Mandasa, a wnuczka Lerara Mandasa. Też jestem ciekaw, czy te buty oślepiającej szybkości by działały, gdybym w puław się tutaj poruszał, a nie chodzeniem po wodzie. Czy to także działa, gdy pływamy? Czy jednak musimy chodzić albo biegać? Telfyr. No, kawałek drogi to nam... Trochę jest tutaj do przejścia, ale już chyba... Tak, to będzie to. Tu niby jest statek na mapie, ale to nie jest taki statek, którym możemy sobie normalnie pływać, wiecie, w sensie, że dostać się do tego miejsca szybciej, korzystając z usług transportowych. Tutaj żadnego przewoźnika nie ma niestety. Okej, jesteśmy w każdym razie. O, tylko teraz chwila, bo tutaj, no właśnie, Telfyr to jest taka gigantyczna wieża. Tutaj skrzekacz już mnie wypatrzył. No chodź do cwaniaku. Sklepiemy go szybko, żeby nam nie przeszkadzał. Pewnie cały czas za mną leciał. Telfyr, gdzie tu było wejście? O, tu jest wejście, dobra. I tutaj musimy znaleźć tę jego córkę. Jak ona się nazywa?
Delina Mandas, która zaginęła w Telfyr. No dobra, tylko ja się zastanawiam, jak my ją potem dostarczymy. Przecież tu jest woda po drodze. Usług transportowych nie ma. Jak użyjemy interwencji czegokolwiek, albo przeniesienia, to ona się nie przeniesie z nami. Może z nami podróżować, jak korzystamy z usług transportowych, no nie? Ale nie przeniesie się z nami na skutek zaklęcia. To takie trochę, nie wiem, ona w puław będzie musiała za nami płynąć? Może jej tutaj w ogóle nie ma, zaraz, spokojnie. Zobaczmy w ogóle, o co tutaj chodzi z nią. Tylko ta wieża jest strasznie duża. Nie wiem, gdzie oni ją mogą tutaj trzymać. Nie wiem, czy jest sens o niej rozmawiać, żeby, wiecie, nie skumali, że ja ją chcę uwolnić albo coś. Kurde, tu ktoś niby stoi. Zobaczymy w ogóle, jakie opcje dialogowe są. Delina Mandas, no jest niby. Kurcze, jest. No dobra, zagadajmy o niej. Mam nadzieję, że czegoś nie schrzanie, no. Diva Tfyr będzie wiedział o niej więcej. Aha, czyli ten pan na wieży tutaj niby, tak? Jest na górze, w swoim gabinecie. Mam nadzieję, że umiesz latać. Jeśli nie potrafisz, nie dostaniesz się na górę, chyba że masz odpowiednie mikstury. Wybacz. No nie no, z lataniem to nie ma problemów akurat. Kurczę, no moglibyśmy jej poszukać jakoś. Na górze jest, tak? Tylko nie wiem, czy... O, tutaj niby się idzie na górę. No zobaczmy. Na razie latać nie trzeba. Salafyra. No. Może wiecie, pogadamy z nim i wypuści ją. Może go trochę przekupimy. Może wykonamy dla niego jakieś zadanie. No tak, żeby wiecie, no. Żeby zechciał ją wypuścić po dobroci. No nie chciałbym tutaj wszczynać jakieś rozruby. Zwłaszcza, że to ród Telwani tutaj, no nie? Potężny ród. No lepiej nie mieć z nimi napięku. Pomimo tego, że i tak mnie nie lubią zbytnio. Bo jesteśmy w innym rodzie jakby, nie? Co to w ogóle mają? Co to książki jakieś? Nie wiem, czy coś ciekawego byśmy znaleźli, ale nie. No tutaj nigdzie nie widzę takiego punktu, gdzie by można... Oha, tu można wzlecieć jeszcze, tak? No dobra, spróbujmy. Spróbujmy. Nie mamy mikstury lewitacji. A mamy jakąś, dobra. No to nie będę tego sztyletu załączał. Bo tylko tak chwilowo musimy się wznieść, nie? Teraz gdzie on może siedzieć? Może tutaj gdzieś. Bo ja nie pamiętam. Wiecie, taki typowy mag powinien być. To chyba nie on, co? A nie, to on. Ja, on jest chyba cały w tej. W dedrycznej zbroi, co? Boska choroba, córki, Delina Mandas. No, cóż za radość, gość, jaka miła odmiana. Przybywasz prosić wielkiego Divaita Fyra o radę? Dotknęła cię boska choroba? Chcesz plądrować lochy? A może pogapić się na moje córki? Nie, no my w sprawie Deliny Mandas, proszę pana. Delina Mandas? Nie przypominam sobie. Wielu ludzi próbuje okraść moją wieżę lub wejść do domu spaczonych. Nie mogę przecież pamiętać imion ich wszystkich. Jeśli chcesz jej poszukać, masz moje pozwolenie. O jajku. No dobra, no to gdzieś tu jest, tak? Mamy jej szukać niby. Tak średnio mi się to podoba, że mamy jej szukać. Kto ty jesteś? No nie, no pewnie gdzieś będzie siedziała, wiecie, zamknięta. To tak łatwo to nie pójdzie. Chyba w skrzyni jej tutaj nie trzymają, co? No nie, no jak ma być zamknięta... Ta wieża jest ogromna. Znaczy ogromna, no zaraz tutaj zatoczyłem chyba kółko. Nie, no tutaj jej nie może być. Dobra, wrócimy może na dół. Chociaż chyba jeszcze wyżej mogłem wzlecieć, czy nie? Nie, tutaj stąd nie. Spokojnie, spokojnie, procek. Jeszcze tam mogliśmy iść na samym początku w drugą stronę. To straszne zamieszanie jest w tej wieży. Zaraz, tędy... Tędy przyszliśmy. W ogóle tędy weszliśmy do wieży. Jeszcze tu mogliśmy iść na dół. O! Tu mnie jeszcze nie było na pewno. Jeszcze nie było. Tu są drzwi zabezpieczone pułapką. Może tutaj siedzi, co? Kto to jest? Tu jest Delta Fir. Tam są jeszcze drzwi. Kurczę, dobra, zobaczymy tutaj. Zabezpieczone pułapką poziom 60. Tylko żeby mnie nie zobaczył, że to otwieram. Zabezpieczone pułapką. Cyk. Otwarte. Dzień dobry.
Czy pani wie, gdzie jest... O, pani nie musi wiedzieć, bo pani jest Delina Mandas właśnie. O, mamy ją. To jest właśnie córka Aretana Mandasa, który postradał zmysły niby dlatego, że ją porwali, tak? Przynajmniej tak sądzi Aretyn Lerar, dziadek tej Deliny Mandas. No dobra, to chyba możemy ją wyprowadzić już, co? Kim jesteś? Czy przysłał cię mój ojciec? Czy zechcesz pójść razem ze mną i wydostać mnie stąd? No pewnie, i to szybko. Ucieczka wydaje się być niezłym pomysłem, nie? Tak, chodź za mną, musimy stąd wyjść. Doskonale, naszym celem jest ucieczka. Zabierz mnie z tej wieży, Procjon. No już, spokojnie. A jakie tu szkolenie masz? Atletyka, krótkie ostrze, lekki pancerz. Chyba wszystko, co mają ci, wiecie, tacy ważniejsi z rodu Redoran. Pamiętam, że Aten Sareti też miał chyba krótkie ostrze, też miał chyba lekki pancerz. Nie pamiętam, czy atletyka akurat miał, chyba nie, coś innego miał. Jakieś skradanie chyba miał, czy coś tam jeszcze takiego chyba związanego ze zwinnością miał. No dobra, musimy ją stąd wydostać, tylko teraz spokojnie, bo tutaj stoi ten koleś, nie? Myślicie, że będzie zły, że ja ją próbuję wydostać? Ale z drugiej strony ten cały Divide Firch, jak on się tam zwie, powiedział, że mamy jego pozwolenie, żeby go odszukać, tak? Bo skoro mamy jego pozwolenie, to chyba nie powinno być problemów. Wyjdźmy stąd, zobaczymy, czy nie będzie krzyczał za nami. Nie. Albo faktycznie mamy pozwolenie, albo nas nie zauważył. Wychodzimy stąd. Wychodzimy stąd i kurde, no jednak trzeba ją będzie przez tę wodę jakoś przeprawić, żeby ją ryby nam nie zjadły po drodze. Kurczę, chociaż jest no, całkiem nieźle opancerzona. Może dlatego, ponieważ będziemy musieli z nią płynąć. A może nie będzie trzeba z nią płynąć. Dziękuję za uratowanie. Zanieś proszę mój medalion ojcu. Nazywa się Aretan Mandas. No wiemy, znamy go. Właśnie dlatego tu jesteśmy. Medalion. Nic mi nie jest. Pewne obowiązki nie pozwalają mi jednak odwiedzić go teraz. Przekaż mu tymczasem ten medalion. Nie wiem, gdzie obecnie przebywa mój ojciec. Być może jednak będzie to wiedzieć jego stary przyjaciel, Aten Sareti z Altrun. No to tak, no jej ojciec przebywa w tej całej jaskini Milk, pamiętacie, no nie? Jest szalony i sprawia problemy. Od podróżników bierze kasę. Nielegalnie. Musimy się dostać do tego jej ojca, czyli jednak będzie trzeba znaleźć tę jaskinię Milk. Znaczy, tak jak mówiłem, ja sprawdziłem na wszelki wypadek, gdzie ona jest, bo tak jak też mówiłem, droga z Altrun do Margan no jest jednak daleka. I chyba nawet kilka tych dróg jest. Tutaj przez góry jakoś też można było przejść. Ja właśnie nie byłem pewien, czy nie będzie problemów z tą jaskinią, bo tutaj za bardzo nam wskazówek nie dali. Kawałek na północ od skrzyżowania. No tych skrzyżowań to tutaj jest kilka. Tutaj są ogólnie takie plątaniny tych dróg wszędzie. No ale ja mniej więcej wiem, gdzie ta jaskinia Milk będzie, także myślę, że ją znajdziemy. No w każdym razie musimy się do tej jaskini Milk udać i pokazać jej ojcu medalion. To będzie dowód, że ją uwolniliśmy. Znaczy, no na pewno będzie dowód, że ją spotkaliśmy. No, czy ją uwolniliśmy, to taki średni dowód. No ale może to wystarczy, żeby go przekonać, aby przestał sprawiać problemy. A czy go uleczymy w ten sposób z tego szaleństwa, to ja nie wiem. Medalion Deliny. No jest, teraz tylko chwila. Żeby dostać się do jaskini Milk, na pewno będziemy musieli znowu wrócić do Altrun. Teraz tak, do Altrun, żeby się udać, musimy wydostać się z Telfyr. Teraz pytanie. Czy lepiej użyć amuletu interwencji Almsivi czy bóstw? Czy w Sadridmora była świątynia jakaś? Nie przypomina mi się, żeby w Sadridmora była świątynia. A najbliższa, no właśnie teraz ciężko jakoś określić. Jak to zrobić teraz? Świątynia. Ołtarza kultu Tamriel chyba też nie było w Sadridmora, co? Nie wiem, gdzie mnie to przeniesie w ogóle. I jedno, i drugie. Molagmar. Molagmar. Molagmar może chyba być. Tutaj była świątynia. Jeżeli nie ma świątyni w Sadridmora, to Molagmar jest stosunkowo blisko. Damy radę się chyba do Molagmar przenieść. I teraz nie pamiętam. Tu chyba statek będzie, co?
A nawet jak nie będzie statku, to jak potem użyjemy interwencji bóstw, to jest szansa, że wylądujemy w Ebonheart. Dobra, spróbujmy. Spróbujmy, zobaczymy jak mi to wyjdzie. Interwencja Almsivi, gdzie mnie to przeniesie? Czy do Molagmar? No. Molagmar, świątynia. O kurde, to jest ten strażnik świątynny. Dobra, musimy go sklepać już, bo teraz się musimy zastanowić, co robić dalej. Zresztą tak jak... O kurde. Powalił mnie. Użyjemy doskonałego przywrócenia zdrowia. Ale z tymi strażnikami świątynnymi jest wieczny problem. Ale jeszcze wam pamiętajcie obniżoną tę zwinność. Czyli ma większą szansę na to, że mnie trafi. A ja mam zmniejszoną szansę, że trafię jego. No ale przy moim poziomie długiego ostrza, 100 punktów, to raczej będę go trafiał. No, chyba, że on też by miał wysoką zwinność. No to wtedy u mnie wysoka zwinność też by się przydała, żeby go trafiać. No ale idzie bez problemu. Tak go klepnął kilka razy, tak porządniej. No, mimo tego, że użyłem tej miksturki, no to musimy się jeszcze wyleczyć pasem ozdrowienia. Mam nadzieję, że żaden inny strażnik świątynny mnie tutaj od tyłu nie zajdzie. Miecz mamy bardzo popsuty, to też przez to... Znaczy, przez to właśnie poszło troszeczkę dłużej. Zreperuję go może, póki pamiętam. Szklany miecz, wszystko zreperuję. Mam nadzieję, że młotki płatnerskie mi się nie rozsypią zaraz. O... Raz, reparowałem się do końca, ale... Aj, zostały tylko dwa wykorzystania ostatniego młotka płatnerskiego. Musimy się zaopatrzyć w młotki płatnerskie na pewno, przy najbliższej okazji. No dobra, tak jak przewidziałem, jesteśmy w Molagmar. I teraz jak użyję interwencji bóstw, to na pewno przeniesiemy się do ołtarza kultu Tamriel, czyli na pewno... nie, ta zwinność już się sama przywróciła. To znaczy, że on mi obniżył tę zwinność, wiecie, tak tymczasowo wtedy. To jest okej, to już nie będziemy musieli przywracać jej. Nie na stałe nam obniżył tamten poprzedni strażnik, tylko tymczasowo. Ale na pewno przeniesiemy się do ołtarza kultu Tamriel. Miejmy nadzieję, że w Ebonheart. No spójrzmy na tę odległość. Albo... Nie no, Altrun jest na pewno dalej. Balmora jest na pewno dalej. Bo wiecie, w pobliżu Balmory i Altrun są te forty, w których też stacjonuje kult Tamriel. O, na przykład w forcie Jelenim. W forcie księżycowym, ale raczej powinniśmy się przenieść do Ebonheart. Powinno zadziałać. Interwencja bóstw. Tylko zaraz, czy ja na pewno chcę się tam przenosić? Wtedy byśmy się skontaktowali z jej dziadkiem, tak? Z jej dziadkiem, że jest wolna. No dobra, też moglibyśmy, też może być zadowolony z tego powodu. Dobra, przenieśmy się. Przenieśmy się tutaj. Najpierw porozmawiamy z jej dziadkiem. Zobaczymy, co on powie. Coś mi kiepsko to wyszło. Przenieśliśmy się do Sadritmora. Z powrotem. No to nie, no to jeszcze raz interwencja Almsivi. A, to jednak Sadritmora jest, no w sumie jest bliżej. Kurde, no to źle mi to wyszło, to inaczej. Zaraz, spokojnie, spokojnie. A, jak to zrobić teraz? Tutaj jest statek na pewno. A nie, no ja przecież mogę przeniesienia też bezpośrednio użyć. Mogę użyć na pewno bezpośrednio przeniesienia i będziemy... Bo mamy oznaczenie rzucone w Altrun. Tak, mamy oznaczenie rzucone w Altrun. I z Altrun mieliśmy wystartować w kierunku jaskini Milk, tylko wtedy nie poinformujemy jej dziadka. A czy my musimy jej dziadka informować o tym od razu? Chyba nie. To możemy zrobić kiedyś tam przy okazji. Dobra. Najpierw musimy załatwić sprawę z jej ojcem, czyli spróbujemy jakby tę misję całą naszą załatwić do samego końca. Jak wszystko zrobimy, to możemy jeszcze dodatkowo poinformować jej dziadka o tym, że jest wszystko w porządku, który tutaj przebywa w Ebonheart. Dobra, tak zrobimy. Aj, za bardzo kombinowałem teraz, sporo czasu mi zeszło. Ale w efekcie wyjdzie dobrze. Czyli teraz musimy z tym medalionem na pewno udać się do jaskini Milk. I spróbować załatwić sprawę w związku z jej ojcem, który popadł w szaleństwo. Aby przestał pobierać te opłaty od podróżników. Czyli aby przestał działać niezgodnie z prawem. O! I w następnym odcinku już wyruszymy sobie właśnie w kierunku Margan. Ale nie po to, żeby dostać się do Margan, tylko po to, żeby znaleźć po drodze jaskinię Milk. Ja może jeszcze raz sobie sprawdzę,
dokładnie i gdzie ta jaskinia jest, tak żebyśmy mogli w następnym odcinku bezproblemowo do niej trafić już. I taki jest plan. Tutaj się wychodzi z Altrun. Będziemy szli tak, aby odnaleźć jaskinię Milk. Załatwimy sprawę z tym całym szalonym lordem, ojcem, jak ona się nazywała? Ojcem Deliny. Potem wrócimy do Atyna Sarediego, bo to on nam w sumie zlecił to całe zadanie, prawda? No i potem jeszcze przydałoby się zajść do dziadka Deliny, powiedzieć, że wszystko jest w porządku, jeżeli będzie wszystko w porządku. No miejmy nadzieję, że tę sprawę w jaskini Milk załatwimy bez problemu. I że będzie wszystko dobrze. A tymczasem ja was żegnam, trzymajcie się, na razie.